Cześć! Witajcie na kanale Grubego Ragnara i przepraszam. Przepraszam, że tak długo nie nagrywałem, więc dzisiaj w trakcie kalibracji rozpocznę od wyjaśnień i powiem wam, jakie są plany. Przede wszystkim tak informacyjnie, ja już nagrałem trochę odcinków, tylko nie miałem czasu ich zmontować. Ja już podjąłem decyzję, że spróbuję w innym programie do montowania zacząć to prowadzić. Zobaczymy, jak to z tym wyjdzie. Natomiast dzisiejszy odcinek jeszcze w DaVinci będę montować, ponieważ znam jego obsługę, natomiast no, nie jest ona taka prosta i szybka. Zobaczę, może coś będzie szybszego. No ale dzisiaj chcę wydać odcinek, więc no, w trakcie kalibracji coś tutaj przygotuję, coś wam opowiem. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim, których spotkałem na Whisky Life Warsaw, na M&P Festiwal Alkoholi Mocnych, no i wcześniej na festiwalach takich jak Jastrzębia Góra, czy Festiwal Whisky w Jastrzębiej Górze, czy też Whisky Krakow Festival. Będę musiał sprawdzić tą nazwę, no ale to był pierwszy festiwal, który odwiedziłem w tym roku w Polsce, no i był rewelacyjny. Zresztą każdy festiwal, jaki w Polsce się odbył, w tym roku naprawdę był fajny. To, co mnie mega cieszy, to popularyzacja bourbonów w Polsce. Bo zmienia się kwestia tego, że te bourbony były tak ciężko dostępne. Jest ich coraz więcej, co jest świetne. Tutaj United Beverages bardzo dużo działa. Niestety konkurując z innymi dystrybutorami, którzy sprowadzali różne marki, United Beverages przejmuje rynek, co tak do końca mi się nie podoba, ale może o tym kiedy indziej. Jednakże sumarycznie coraz więcej bourbonów trafia na polski rynek. Widziałem komentarze od was. Bardzo dziękuję za zainteresowanie. Dlaczego nie publikowałem? Tak jak powiedziałem, nagrałem już trochę odcinków, jednakże jest bardzo ciężko je zmontować. Może nie tyle ciężko, co jest to czasochłonne. Tutaj sorki, bardzo przepraszam. Myślałem, że pójdzie to lepiej, sprawniej. A o czym nagrałem? Nagrałem o Clarks, bardzo tanim bourbonie za 52 zł dostępnym w Aldi. Nagrałem porównanie Wild Turkey 101 na przestrzeni lat i naprawdę się różnią. Natomiast na ten odcinek naprawdę poczekamy, bo sama surówka trwa 3 godziny. Jestem tam bardzo pijany. Wynika to z ilości przyswojonego alkoholu. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w montażu. Na pewno to zmontuję, natomiast nie wiem, czy to nie potrwa nawet parę miesięcy. Gdzieś tam będę chyba to stopniowo robić pomiędzy innymi odcinkami. Nagrałem o Woodford Reserve podstawce, o Double Oak i wydaje mi się, że to są ciekawe odcinki dla osób początkujących. Także mam zamiar je wkrótce zmontować i opublikować. A przed wyjazdem jeszcze, bo jak niektórzy wiedzą, jadę znowu do Stanów Zjednoczonych polować na fajne bourbony. Jednak przed wyjazdem będę chciał nagrać odcinek o koszernym Buffalo Trace'ie. Jak widzicie, tutaj już jedna butelka została otwarta. Ten żytniak tak naprawdę też już piłem, to już jest sampelka. I powiem wam, że są trochę inne od klasyki. Porównywałem to z, jeżeli chodzi o uprzęczniony bourbon koszerny, porównywałem z Wellerami, różnymi Wellerami i porównywałem to razem z moją przyjaciółką, która mam nadzieję, że wkrótce się pojawi i pomoże mi z jednym odcinkiem, takim surprise, surprise, porównanie bourbonu sprzed lat z obecną nową edycją, bo razem zaczynaliśmy przygodę z bourbonami.
Także mam nadzieję, że wpadniesz jeszcze do mnie przed moim wyjazdem i nagramy razem. To, co będę chciał jeszcze nagrać, to zdecydowanie właśnie test Wellerów, takich ciężej dostępnych w Polsce bourbonów. Z tego względu, że one również ciężko są dostępne w Ameryce, a ja tutaj w Polsce mam całkiem sporą kolekcję. W Ameryce mam inne Wellery i o nich też będę nagrywać. Ale chciałbym Wam przedstawić, w którym kierunku można iść, jeżeli chodzi o bourbony uprzenicznione. Może to nie jest tylko Maker's Mark, nie tylko Larceny, ale właśnie takie mniej znane w Polsce to Weller, czy Old Weller Antique. No i w sumie coraz więcej ich się pojawia. Jednakże no, chciałbym pokazać tą klasykę, która mimo, że jeszcze jest niedostępna w Polsce, to mam nadzieję, że dzięki temu, że United Beverages podpisało również umowę z Sazerakiem, że zaczną sprowadzać trochę do Polski na takich samych zasadach jak Tomasson de Whisky, dom whisky z Francji sprowadza. No właśnie, dlaczego dom whisky? Dom whisky został przejęty przez United Beverages również. Przejęty, właściwie wykupiony. No i nie mam na tyle bourbonu do kalibracji, aby Wam teraz opowiadać o festiwalach. Nagram o tym dedykowany odcinek. Mam nadzieję, że jeszcze przed wylotem. A jak nie, to już ze Stanów. No to w sumie też jest opcja, aby nagrywać takie odcinki o newsowe i te około festiwalowe. No i przyszłościowo na polski kanał chcę nagrywać o bourbonach, które są dostępne u nas w głównej mierze i od czasu do czasu tylko właśnie o czymś, co jest kompletnie niedostępne nawet w domu whisky. Także plany znacie. Przygotujcie się na nadchodzące odcinki i polejcie sobie czegoś dobrego do szklaneczki. Zapraszam.